Dobra, witam już chyba w trzecim arkuszu. Standardzik woda i standardzik XAMPP. Także tak, zaczynamy od XAMPPa. Uruchamiamy XAMPPa. Oczywiście wchodzimy na bazę danych i mamy to, tylko zmienię sobie egzamin jako szóstka, żeby nam się nie mieszało, bo egzamin jedynka, no to mam to. Dobrze, otwieramy nową bazę. Nazywamy ją egzamin 6. Standard kodu, wiadomo, Polish UTW-8. Chwila, nie można sobie bazy. Aha, baza już taka istnieje. No to tą usuniemy. Drop. Chwileczka. Tu się nagrywa. Dobra, jest git. Drop database. Egzamin 6. Usuwamy. Oczywiście tego na egzaminie nie ma, ale ja to sobie robię. Egzamin 6, UTW-8, Polish. Utwórz. Dobra, importujemy naszą bazę z pliku. To jest egzamin 6 już. Trójka, przepraszam. Nie, teraz 6. 6. Szósteczka. I egzamin. Zmień nazwę. To nie zmieniłem prawidłowej. Tu jest egzamin 6. To otwieramy, a tutaj miał być tylko egzamin. Zły otworzyłem po prostu folder, czyli htdoc, egzamin 6. Dobrze, zaimportowane mamy. Wykonaj oczywiście potwierdzenie. I przechodzimy do pierwszego screenu. Pierwszy screen nam mówi. Dobra. Zaimportuj nazwę, no to wiadomo, nazwę sobie sami zmienicie. Ja tu zmieniłem na potrzeby tego, żeby ta baza się nie powtarzała. I robimy pierwszą kwerendę. Jeszcze tylko zobaczę na Discorda. Co tu? Tu nic ciekawego. Dobra, to lecimy z pierwszym zapytaniem. Od razu sobie zrobimy kwerendy. To sobie tutaj zminimalizujemy. A, nie chwycę tego. Dobra. Dobra, i mamy. No i tutaj zapiszmy sobie te kwerendy. Nowy kwerendy. Oczywiście zdjęcia trzeba robić, tak wiadomo. Dobra. I mamy pierwszą kwerendę pod tytułem wybierające jedynie pola ID, numer rejsu, czas, kierunek i status lotu z tabeli odloty. Przechodzimy do odloty, SQL, wybieramy select i mamy ID, następnie mamy numer rejsu, czas oraz kierunek i status lotu, from, odloty, posortowane malejąco, czyli od największej do największej, czyli używamy order by, czas, no i desk, Ctrl-C, ma być malejąco według czasu, jest dobrze, tak, jest dobrze, więc to sobie zapiszmy w tych kwerendach, pierwszą mamy, dobra. Wyznaczającą najwcześniejszy, czyli inaczej najmniejszy czas odlotu dla lotów, które odbyły się pomiędzy 10.10 a 10.19. Użyjemy tu funkcji jakby takiej agregującej. Select min. Nawiasie damy czas. Teraz from odloty. Odloty i teraz between, czyli pomiędzy jakby godziną. Godzinę mamy mieć tutaj. Przepraszam, 10.10 and 10.19. Dobra, to powinno nam działać. Wykonaj. Nie, jeszcze coś brakuje. Dobra. From where czas. Tak, musi być czas podany. I powinno działać pięknie. Jest. Dobrze. Zapiszmy sobie. Dobra. Trzecie, wybierające jedynie pola numer rejsu z tabeli odloty. Przechodzimy, bo tu będzie relacja z tabelami, więc robimy tak. Wybierające jedynie pole numer rejsu, więc odloty, select,
odloty, kropka numer rejsu, co następnie, oraz linie z tabeli samoloty. Samoloty, kropka linie, from, najpierw mamy odloty, łączymy to za pomocą inner join, druga tabelka to jest samoloty, on, i teraz połączenie, odloty, kropka, mamy samoloty ID jest równe samoloty.id. I teraz, których kierunek jest Malta, czyli where odloty.kierunek jest równy Malta. Malta. Ctrl-C, Ctrl-A. I tutaj mamy to. Dobrze, to jest zapisane ładnie. Wklejamy. Nie, from odloty. Dobra, jest git. I jeszcze czwarte. Aktualizującą w tabeli przyloty pole status lotu na planowy dla lotu o numerze rejsu LH. Dobrze. Aktualizującą to mamy. Możemy to zrobić graficznie. Ja to pokażę, jak to mniej więcej zrobić. Na przykład w tabeli przyloty, gdzie one są? Tutaj. Ok, i mamy tutaj przyloty pole status. Status. To będziemy zmieniać dla lotu o numerze, czyli dla lotu o numerze rejsu LH98. LH98-29. Dajemy sobie edytuj i tutaj mamy zmienić status na planowy, czyli przepraszam, tu status, tak, planowy, i tu sobie teraz dajemy wykonaj, ok, to sobie zapiszmy, ale możemy to od razu usunąć, czyli edytuj, to usuwamy, wykonaj, teraz SQL i teraz nie ID, tylko tutaj mamy mieć numer rejestru, czyli numer rejsu jest równy i w tych zapisujemy sobie LH98-29. Ctrl-A, Ctrl-C, wykonaj. Jejku, coś zrobiłem źle. Podwójny. Dobrze, teraz wykonaj. Dobrze, to sobie zapiszmy jako czwarte. I teraz co? Teraz przeglądamy, czy faktycznie nam się to zmieniło dla tego. Zmieniło nam się. No i dobrze, i super. Dobrze, więc to już mamy za sobą, pierwszy screen. Teraz lecimy z drugim. Drugi. Bazy sobie już możemy zamknąć. To sobie też cofniemy. Teraz wkracza PHP. Jeszcze przeczytam sobie. Co tu piszą na Discordzie? Dobra. Ok, więc uruchamiamy sobie naszego Visual Studio. Egzamin 6. Kwerendy zapisane. To sobie tutaj my. Bo nie. Mi będzie lepiej tu. Dobra. Co tu mamy? Plik zadanie 6. Zadanie 6. To sobie go otwórzmy w folderze, jak to wygląda. Zadanie 6. Właściwości. Ojej. Właściwości i tutaj mamy mieć szczegóły, wyniosła 150 pikseli, nie mamy, więc uruchamiamy sobie Photoshopa. Dobra, Ctrl O. Egzamin, egzamin 6, zadanie 6, obraz, rozmiar obrazu i tu musi wysokość wynosić 150. OK, Ctrl S, o przepraszam, obraz, rozmiar obrazu, zachowaj proporcje, wysokość 150, OK, Ctrl S, zapisujemy i tyle. Przeźroczystość to już jest, dobra. Składa się strony o nazwie Airport. Stwórzmy sobie file, new file, zapiszmy sobie go jako Airport.
HTML. Dlaczego HTML? No to już wcześniej mówiłem, że po prostu szybciej się pisze i lepiej. No i wykrzyknik, no i mamy. Zastosowany właściwy standard kodowania to mamy. Tu zmienimy sobie tylko język na polski. Tytuł strony mamy przewidziany na odlot samolotów. Odlot samolotów. Podepnijmy sobie jeszcze linka. Link roll styl shred styl 6.css. No i tutaj mamy wszystko. Teraz tak, body. Podział strony na bloki. Dwa bloki banera, czyli tak. Div. I tu mamy div class banner pierwszy. Od razu sobie to skopiujmy. Ctrl V, tu banner drugi. OK. Następnie mamy poniżej blok główny. Czyli to będzie główny. Główny. A następnie trzy bloki stopki. Raz, dwa, trzy. Stopka. Stopka 1. Stopka 2. No i stopka. Stopka 3. Dobra, to mamy. Podział zgodny z obrazem, no to spoko. I to tyle. Zawartość pierwszego bloku banera. Pierwszy blok banera. Pierwszy blok banera ma mieć nagłówek drugiego stopnia, czyli H2. H2 o treści odloty samo, odloty z lotniska, czyli odloty z lotniska. Zawartość drugiego bloku banera. Zawartość drugiego, no to obraz, czyli image dajemy. Tu jest zadanie 6.pinch i logotyp. Logotyp z tekstem artowym. Zawartość bloku głównego. No to tutaj przechodzimy, zawartość bloku głównego. Nagłówek czwartego stopnia, czyli H4. Tabela odlotów. Tabela o pięciu kolumnach. Pięć kolumn sobie zrobimy. W tym jeszcze divie, czyli table. I teraz tak, trk. I co tu mamy? Posiadające podpisy, czyli nagłówki. To są nagłówki. W TH mamy nagłówki oczywiście. IP. Skopiujmy sobie to jako 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tu jest IP. Tu mamy mieć numer rejsu. Tutaj mamy mieć czas. Kierunek, a tutaj mamy mieć status, dobra. Zawartość tabeli jest wypełniona skryptem. Tu sobie podpiszmy, że to jest skrypt pierwszy. Będzie łatwiej, żeby zapamiętać. Zawartość pierwszego bloku stopki. Przechodzimy do zawartości pierwszej bloku stopki. I tutaj wpisujemy odnośnik o treści, czyli href. Pobierz obraz kwerenda 1 jpeg. Czyli nie mam jeszcze takiej zrobionej, ale to zaraz zrobię. Jpeg. I tutaj zrobimy pobierz obraz. Pobierz obraz. Dobra. Przejdźmy sobie szybko do kwerendy. Nie zapisałem tych kwerend. Kwerenda. Gdzie ja to zapisałem? Dobra, zapisam teraz. Czyli do kwerendy pierwszej. Przejdźmy szybko jeszcze do phpMyAdmin. phpMyAdmin, ojej. No misklik. Egzamin szóstka. Wklej. Jestem ślepy chyba. Dobra, i robimy teraz screena tego, czyli Ctrl S. Możemy tak zapisać, żeby mnie więcej zrobiło. Painta otwieramy, wklejamy jako kwy1.jpg. Tu chyba już mamy ten nawet nie trzeba zmienić. Dobra, jpeg. I to mamy w C. Xamp, htdoc, egzamin szóstka. Zapisz. OK, to sobie zamknijmy i powinno być podpisane dobrze teraz kwerenda 1.
Jest. Co tu mamy? Zawartość drugiego bloku stopki. To zawartość drugiego bloku. Tu efekt działania skryptu 2. No to skrypt 2. Tu będą pewnie cookie. Tak się mi wydaje, bo po prostu było to już. Zawartość trzeciego bloku stopki tekst autor. Zawartość trzeciego. No to mamy tekst. No to dajmy sobie w A. A i tutaj mamy mieć autor. No i wasz PESEL. Dobra, tyle. Przechodzimy teraz do CSS-a. St6.css. Dobra, zapisz. Formatowanie CSS. Dla pierwszego bloku bannera, kropka, banner 1 jest wyrównanie tekstu do środka. Text align. Text align center. Co tu mamy dalej? Szerokość width 75%. Height mamy pewnie 150%. 150% i rozmiar czcionki, czyli font size 200%. Oczywiście float left, żeby był jeden obok drugiego. Dobra, Ctrl C. Tu będzie dla drugiego bloku banera, czyli tu jest dwójka. Szerokość tylko 25, czyli width 25. Wysokość 150 pikseli. Fonta usuwamy, to usuwamy, bo jest to niepotrzebne i float left zostaje. Dla bloku głównego, a to czekajcie, a co z tym? Chwileczkę. A nie, dobrze, dobrze. Ja myślałem, że 3 zrobiłem to, bo to stopka jest, dobra, mniejsza. Teraz tak, główny. Ogólnie ile to już trwa? 17 minut, no to trochę musimy się pośpieszyć, bo to trochę nam schodzi. Background color, RGB. I tutaj mamy kolory, tak, 128, 128, 0, 0, 0. Marginesy wewnątrz, czyli Pading 50 pikseli. Tekst wielkimi, czyli niezależnie od tego, tekst został napisany, czyli wymagana transformacja. Text transform. To uppercase, czyli to dobrze. Tekst wielkimi literami został. Dobra, czyli to zamykamy sobie. Ostatni screen, trzeci screen. Arkusza. Ktoś tu się przy selektach męczył. Albo nie męczył. Wiadomo. Ludzie z Discorda, z tej grupy to są kozaki. Siła. 1000 osób. Dobra, dla pierwszego i trzeciego stopki, czyli stopka 1, stopka 3. Dla pierwszego i trzeciego stopku, no to mamy width 20%, margines wewnątrz, czyli pading 90 pikseli, tylko tutaj mamy tylko górny. No to zapiszmy sobie, że to jest pading top. Tu od razu użyjmy sobie clear bold i float left, a stopka druga na pewno będzie float left, musimy dać. Clear bold. Chociaż niekoniecznie. Tutaj i tak będzie clear bold. Dla drugiego bloku wyrównanie tekstu do środka, czyli text align center oraz szerokość, czyli width 60%. Dobra. 60%. Dla selektora body, czyli dla całości jakby strony, mamy użyć krój czcionki, czyli font family Arial. Co jeszcze? Color tła, czyli background color. Też RGB. I to jest tak 2, 4, 4, 1, 6, 4.
i 96, 96, kolor wciąki biały, czyli kolor white, kolor white, dobra. Tutaj mamy dla selektora paragrafu, czyli tego akapitu. Selektora paragrafu, gdzie go używam? Selektora paragrafu. Dajmy sobie, no to tu będzie P. I tak. Tylko teraz pytanie, jak to rozmiar czcionki, czyli font size. Font size 150%. 150%. Obramowanie, czyli border 2 piksele. Linia kropkowana dotted koloru RGB, czyli border color RGB. I tu mamy mieć 169. 169, 169 i 169, dobra. W momencie najechania kursorem na paragraf, oto używamy sobie p-hover. Jego kolor tła zmienia się, czyli background color zmienia się na RGB, czyli RGB. 169 169, 169, 169. Dobra. I dla selektora tabeli, czyli table. Selektora tabeli szerokość, czyli width 100%. Obramowanie tabeli i komórki ma być połączone. Collapse. Border. Obramowanie tabeli, czyli tabeli i obramowanie tabeli i komórki. Tutaj dajmy sobie TRK. Border radius. Nie, to jest nie radius. Kurczę. Border collapse. Collapse. Połączone collapse. Dla selektora komórki danych, selektora komórki nagłówkowej, tutaj mamy TD i TH. TD i TH. Obramowanie, czyli border 1 piksel. Linia ciągła, czyli solid. O kolorze, czyli border color. RGB 192. I tutaj mamy dać marginesy wewnątrz, czyli fading 5 pikseli, dobra. Chwilę się zatrzymy. Sprawdzę tylko Discorda, co tam nowego. Chat. Dobra, możemy robić dalej. Teraz skrypty robimy. Jak to wygląda w ogóle na stronie? Bo to jest ważne, istotne wręcz. Egzamin szóstka, Airport HTML. Dobra, widzę, że coś jest nie tak. Otworzę sobie na drugim ekranie, a tu zobaczę, jak to wygląda mniej więcej nad tym. Dobra, stopka w ogóle. Nie, jest dobrze. Jest dobrze, tylko jest taki problem, że to drugie nam nie jest wczytywane, czyli gdzie jest Visual Studio? Stopka druga. Nie może mieć clearboard. Pobierz obraz.
To jest na dole. Czyli to tak samo clear boot. Dobra. I to ma być z prawej strony ta stopka. W stopce trzeciej jest autor paragrafu. Aha. Dobra. To jak się uzupełni, no to będzie fajnie. Numer rejsu, wszystko tu ładnie. Tutaj zobaczmy jeszcze, jak to wygląda mniej więcej. Dobra, jest ok, jest fajnie. To sobie zamknijmy, teraz to sobie otwórzmy i robimy skrypta. Skrypta, skrypta. To sobie zmienimy teraz typ na właśnie PHP. .php. Zapisz, a to sobie zminimalizujmy. 26 minut. No jeszcze chwilka. Dobra, skrypt. Oba skrypty są napisane w języku PHP. A skąd o tym wiemy? Bo wiemy. No to zaczynamy przygodę z usuwaniem tego, a zapisywaniem PHP-ca. Dobra, zaczynamy. Skrypt łączy się z serwerem. Skrypt wysyła zapytanie, dane otrzymane z bazy mieszane są w kolejnych wierszach. Po wykonaniu operacji na skrypty zamykane są. No to jest MySQL close. Od razu zamkniemy sobie connect. Od razu sobie otworzymy connect. Zróbmy MySQL connect. I tutaj wpisujemy local, localhost. Następnie przyjmujemy użytkownika, czyli jakim jest root. Następnie hasło, którego nie ma. I następnie nazwa, czyli egzamin 6. To sobie zamykamy. I teraz tak. Skrypt wysyła do bazy zapytanie numer 1. No to mamy zapytanie. Jest równe MySQL. A to już nie to. Zapytanie pierwsze. Kwerenda. Numer rejsu, czyli to. Bierzemy sobie Ctrl-C, airporty, Ctrl-V, zrobione tu, zamykamy, żeby nie było, tu też, zamykamy, no i mamy super. Przypnijmy sobie zmianę do query, nasze MySQL query, tutaj mamy $connect, $zapytanie. I dobra, i teraz co? Dane otrzymane z bazy mieszane są w kolejnych wierszach tabeli, więc kolejne wiersze tabeli, no to już sobie zrobimy za pomocą while'a najlepiej, czyli dolar linia. Jejku. Dolar linia jest równa MySQL each row. I tu dajemy sobie skewery. No i robimy echo. Następną komórkę, czyli TR-kę. Od razu sobie ją zamknijmy, czyli echo TR. I dobra, tu dajemy echo TD. Echo TD. I mamy kropka. Linia. I mamy select ID, czyli to będzie ID pod będzie pod 0. To sobie zapiszmy. I tada. Dobra. Teraz sobie skopiujmy to kilka razy. Ctrl-C, V. Dlaczego? ID jest pod 0, numer rejsu jest pod 1, czas jest pod 2, kierunek pod 3, a status lotu będzie pod 4, czyli 4. 4 i powinno to działać. Aha, bo mam teraz stworzony jako airport HTML. Przejdźmy sobie do... Gdzie to jest? PHP. Dobra, tak to wygląda. Ładnie, ładnie. Nie powiem, że nie. Dobra, to już mamy zapisany pierwszy skrypt. Teraz tak, w oparciu o mechanizm ciasteczek skrypt wypisuje na stronie komunikaty. Ciasteczka będziemy robić. Ciasteczka. Dobra, no to skrypt drugi, przechodzimy. W ogóle tempo tego egzaminu jest bardzo szybkie, bo już 29 minut i zaraz będziemy kończyć. PHP.
Tak, tak. Otwieramy Beata. I teraz mamy zrobić ciasteczka. Ciasteczka robi się na poziomie ifa. Sprawdzamy, jeżeli... Nie lubię tego, jak mi to źle robi. Dobra. I teraz tak. Isset. Isset i teraz w nawiasie, tak jak przedtem byśmy przechwytywali, czyli set cookie. Set cookie. Cookie. I tutaj mamy mieć nasze cookie. Ciastko, albo ciastko nazwijmy. Ciastko. Dobra. Ifa oczywiście w klamerki. Jeżeli to by była prawda, no to to się wykona, ale zróbmy od razu założenie, że to ma być jakby sprzeczne. Bo jeżeli oczywiście to, no to zwróci true, co nie? To już z poprzednich jakby części wiecie, jak działa właśnie isset, że jeżeli pole jest wybrane, no to jeżeli pole nie ma żadnego wybranego, no to się nic nie wykona. Jeżeli pole jest niewybrane, no to nie wykona się nic. Dobra, teraz musimy ustawić to nasze ciastko, czyli za pomocą set cookie. Set cookie i teraz tak, tutaj mamy to ciastko nasze, ciastko, tu damy sobie jedynkę od razu i co tu mamy jeszcze mieć, jedna godzina, no to godzinę to mamy 3600, czyli time i tu mamy mieć plus 3600. 3600, bo 60 sekund w ciągu godziny razy 60 minut, no to mamy to. Dobra. I teraz co? Teraz to jest to wszystko. Tu przechodzimy i wyświetlamy echo. Czyli echo i mamy mieć w paragrafie, czyli P. Od razu sobie zakończmy, czyli P. Ja to tak piszę, nie musicie, ale możecie. No i co tu mamy, co tu ma wyświetlać? Ups. Tu ma wyświetlać dzień dobry. Dzień dobry. Sprawdź regulamin naszej strony. Dobra. Jeżeli to jakby minie, znaczy minie coś w tym stylu, no to mamy else ifa, czyli ma po prostu else i robimy to samo. Czyli to sobie skopiuję. Ctrl-C, echo i tutaj zamiast tego damy sobie miło nam, że nas znowu odwiedziłeś. Zapiszmy sobie i sprawdźmy, czy to działa. Dzień dobry, sprawdź nasz regulamin naszej strony. Tyle. Miło nam, że znowu odwiedziłeś. No, jest błąd. Znaczy nie, bo to musi teraz minąć to 3600 sekund, dobra. Po 3000, no tak. Czas jest ustawiony na 3600 sekund, dokładnie. Chyba, że po prostu coś pokminiłem. No i nie, no ładnie to wygląda. Nie powiem, że nie. Ładnie to wygląda. Te odloty chyba mi coś tu jeszcze nie pasują. W sensie chyba... Czy mi się wydaje? Aha, tak. Nie wygląda to jeszcze ładnie, bo tu te odloty powinny być... Czyli po prostu ten główny, jeszcze głównego musimy usunąć na clearboard. Główny. Clearboard. Teraz jest ładnie, teraz jest pięknie, teraz jest cudownie. No i tym akcentem kończymy w 34 minut. Mam nadzieję, że się podobało i że po prostu nikt nie miał problemów z rozwiązywaniem tego, przepraszam, arkusza. Dzisiaj chyba nagram ci arkusze. To był arkusz numer 6, pozdrawiam.